Cześć wszystkim, ja jestem Kuba Maker i dzisiaj zapraszam Was do kolejnego poradnika, gdzie będziemy robić jakiś cosplay. W sumie to tak naprawdę przerabiać, ale to jeszcze wszystko do tego dojdziemy. Ten strój będzie idealny na Halloween i zrobiłem go na Halloween, tylko po prostu się nie wyrobiłem czasowo i w ogóle myślę, że strasznie musieliście czekać długo na ten poradnik, bo znając mnie pewnie zrobiłem tak, że najpierw Wam wrzuciłem Moon Knighta, potem Wam wrzuciłem Ant-Mana i teraz dopiero Jokera. I mam nadzieję, że te wcześniejsze maski, które Wam powiedziałem, mi się udało wrzucić, prawda? No dobrze, mam taką nadzieję, że się wszystko właśnie udało, a ja Wam już tutaj jeszcze opowiadam, bo zawsze lubię opowiedzieć, skąd w ogóle się wzięło, dlaczego ten strój właśnie chciałem wykonać. Wszystko rozpoczęło się wtedy, kiedy robiłem pierwszą część live'a, jak robiłem wzór do mojego hełmu Moon Knighta i tam między innymi, wiadomo, była interakcja z czatem i pewna osoba zaproponowała mi, bym na przykład przyjrzał się Jokerowi z Death of Family. Death of Family, Joker. A jak wygląda Joker z Death of Family? A nie, to w internecie lepiej. Ja ogólnie Joker... O! Ej! To jest pomysł dobry! Ej, zaimponowałeś mi tym. Ej, ale to mocne jest! Ej, jak coś chyba mam kostium na Halloween. I to jest zajrąbiste. I tak jak widzieliście na tym streamie, miałem już od razu taki pomysł, no i oczywiście już, jak zresztą gdzieś możecie się domyślić, skończyłem ten strój, udało się być w nim na Halloween, no i oczywiście cudowna sesja zdjęciowa również była, więc no jak coś, no to koniecznie zapraszam na Instagrama, jeśli tych zdjęć nie widzieliście. A teraz koniecznie muszę pozdrowić, tak wolę przeczytać, żeby się nie pomylić, Samsona, który dał mi właśnie ten pomysł, naprawdę no genialny, no i sami zaraz zobaczycie, jak ja tutaj to wszystko właśnie zrobiłem, ale no od samego pomysłu, jak się zaczęło, no naprawdę on jest genialny. No i dobrze, możemy w takim razie już, myślę, na spokojnie zaczynać. A zaczniemy na samym początku od mojego poprzedniego poradnika, jak zrobić cosplay Jokera, czy tam kostium Jokera, jak to nazwałem, ponieważ on nam będzie potrzebny. Ponieważ nie chciałem robić całego stroju z Death of Family, tylko chciałem go połączyć z moim starym Jokerem, ponieważ już nie chciałem więcej jakby wcielać się w tą postać, no to akurat jakbym połączył te dwie ze sobą, no uważam, że idealnie. I tak też właśnie zrobiłem. Dlatego na samym początku ja zawsze lecę od dołu. Są buty, które były niezmienione, chociaż do sesji zdjęciowej tak między nami to nawet ich nie zakładałem, ale buty dosłownie bez zmian, takie jak zrobiłem bodajże w 2019, tak tutaj również zostały i tutaj kompletnie nic się nie zmieniło. Oczywiście, wiadomo, je troszeczkę przerobiłem, ale to odsyłam Was do właśnie poprzedniego poradnika. Lecąc dalej, mamy spodnie czerwone i tutaj też również nic bez zmian. Jeśli wiadomo, chciałbym robić dosłownie całą moją sylwetkę, to myślę, że może jeszcze bym jakąś krew na te spodnie dodał, jakieś również i przybrudzenie. Tak samo to się tyczy butów. Jednakże, ponieważ ja wiedziałem, że będę raczej robić całą sesję do połowy, no to spodni też za bardzo tak naprawdę nie przerabiałem, więc tutaj bez zmian. Przechodzimy do bardziej interesujących rzeczy, czyli już faktycznego przerobienia wszystkiego. Więc tutaj jest koszula, jest właśnie kamizelka, nie ma marynarki, ponieważ strasznie mi ona jakoś nie pasowała, wydawała mi się taka słaba w porównaniu właśnie do oryginału, więc jej się po prostu pozbyłem i stwierdziłem, że po prostu zostawię tylko to. A tutaj co my mamy? Więc no chciałem, żeby to była właśnie taka brutalna wersja tego Jokera, więc przede wszystkim poobcinałem różne elementy, tutaj nie wiem, że tutaj gdzieś mu nóż wbito, tutaj go postrzelono, tu ma rękaw rozdarty, tego typu rzeczy. Wiadomo, jak wchodzi w bójki, no to jeszcze fajnie by to wszystko przybrudzić i brałem czarną farbę w sprayu i tak leciutko to przybrudzałem, nie żeby za mocno, żeby to na czarno tak kompletnie nie pomalować, tylko żeby to właśnie takie było bardziej przybrudzenie. No i gdy zarówno tą jedną i drugą rzecz zrobiłem, przyszedł najważniejszy moment, czyli dodanie krwi. I tutaj, żeby nie było, nie kupowałem jakiejś specjalnej sztucznej krwi, tylko wziąłem normalne farby i połączyłem czerwony z ciemno-niebieskim. To daje właśnie taki bardzo, bardzo fajny efekt, taki właśnie krwisty, bym powiedział. No i starałem się tego dawać jak najwięcej się da. Do takich gadżetów można dołączyć na przykład łom, tak jak było w oryginale, ale że ja łomu nie miałem i nie chciałem jakoś specjalnie go robić, a myślałem, że również takie bardzo dobre wrażenie i przerażające by robiło, to siekiera. Nie mam jej teraz tutaj fizycznie, ale tak była,
No i jak sami możecie zobaczyć na filmikach, które wam pokazuję, albo przynajmniej na sesjach, no to jak on już trzyma tą siekierę i jest cały w tej krwi, no to wygląda to przerażająco. No i dobrze, moi drodzy, czas na tą najważniejszą rzecz, na którą tak naprawdę wszyscy czekają i to, co tak naprawdę najbardziej się zmieniło ze zwykłej pomalowanej twarzy klauna na odpadającą twarz. I przed wami oto właśnie głowa, przy okazji na głowie manekina, żeby dobrze się prezentowało. No więc co my tutaj mamy? Przede wszystkim na samym początku zajmę się peruką. Co tutaj się stało? Przede wszystkim ją skróciłem i chciałem ją troszeczkę właśnie zmodernizować, bo tamta taka wydawała się zbyt taka karnawałowa, wiecie, takie dosłownie jaskrawe kolory, widać było, że to z plastiku zrobione. No, chciałem to jakoś zniwelować, dlatego włączałem sobie poradniki. Poradniki Alison Tabity, jeśli się nie mylę, oczywiście będziecie mieli do jej poradników linki w opisie, z których korzystałem. I ona ciekawą taktykę zastosowała podczas właśnie robienia tych włosów, że strasznie nienaturalne jest tutaj dosłownie w tym miejscu, strasznie te włosy z takich tanich perułek są nienaturalne. I ona właśnie robiła to na zasadzie takiej, że odcinała włosy z tyłu, skądś tam miała po prostu te włosy, doklejała w tym tutaj właśnie miejscu dodatkowy materiał. W moim przypadku akurat to była sztuczna skóra, ale to nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Po czym w to miejsce doklejała następne włosy, dzięki czemu to miało taki bardziej naturalny look. Tutaj postaram się wam pokazać to rzeczywiście na jej przykładach, bo wiem, że jak to tłumaczę, może to troszeczkę dziwnie brzmieć. Nie jestem fryzjerem, okej. I też właśnie starałem się tutaj to zastosować. Chciałem, żeby te włosy tak właśnie gdzieś na boki się rozchodziły, żeby przede wszystkim też były krótkie, żeby nawet troszeczkę i na twarz nachodziły, co myślę, że tutaj naprawdę się gdzieś tutaj właśnie udało. No i co jeszcze właśnie zrobiłem, to chciałem zmniejszyć objętość tych włosów, więc strasznie dużo ich podcinałem, chociaż z tyłu to nawet aż i troszeczkę przegiąłem, ale myślę, że aż tak bardzo nie widać właśnie tej siateczki, która jest z tyłu. Chciałem również nadać taki bardziej naturalny look, jeśli to mogę tak nazwać, właśnie tym włosom, tej peruce. I tak jak zrobiłem z kostiumem, czyli kostium przyciemniałem, tak również zrobiłem z włosami i uważam, że naprawdę fajnie to zadziałało. Jeśli ktoś chce mnie przyjąć na fryzjerstwo, proszę bardzo, tutaj właśnie się chwalę, tak, to jest właśnie moja robota, dziękuję, dziękuję. To co, to może teraz nie, teraz jeszcze nie twarz. Tak, jeszcze potrzymam was w niepewności. Jeszcze tutaj możecie zobaczyć, są takie pręty. Te pręty widziałem, że trzymały ten jego uśmiech bardzo. U mnie były różne wersje, ponieważ jeszcze jest postać jak Jeremy Waleska, który miał tak przyszytą tą twarz. I jak coś, byłem przygotowany na tą alternatywę, gdyby po prostu to za dobrze nie wyglądało. Ale okazało się, że w sumie dobrze to wygląda, więc zrezygnowałem z looku Jeremiego Waleski i zostałem przy tym. Tutaj może na ten czas zdejmę tą perukę, będzie to tandetnie strasznie wyglądać, ale żeby wam ładniej pokazać, jak to tutaj się trzyma. Więc jak możecie zobaczyć, tutaj jest właśnie taśma, ale teraz ją też na chwilę odlepię. No i właśnie jak się trzymają tutaj te pręty, to jak możecie zobaczyć, one są po prostu tak zawinięte i je po prostu zaczepiałem na ucho. Oczywiście średnio się trzymały, więc nie pamiętam, jak to na sesji robiłem, ale chyba też najprawdopodobniej sobie dopomogłem. Przy uchu sobie zaczepiłem również i taśmę klejącą. Więc pręty się tak trzymały, no i te pręty później, ono tutaj nawet sobie odpadł, ale właśnie starałem się wkładać tutaj do tej buzi, żeby dawało jak najlepszy efekt. No i dobrze, ten najważniejszy element, twarz, jak ją tutaj zrobiłem. Już po części napomknąłem, czego mogłem właśnie między innymi użyć. No, przede wszystkim eko skóra, sztuczna skóra. No i tak jak możecie zobaczyć, ona, ta twarz się rusza, mogę na spokojnie tutaj zrobić takie coś, wiem, obrzydliwie to wygląda, ale taki efekt właśnie miał być, że tą twarz można właśnie tak ściągnąć, rozerwać ją sobie i właśnie taki efekt chciałem uzyskać, więc nawet w środku, tak jak widzicie, pomalowałem również właśnie na ten krwisty kolor właśnie to, żeby zrobić sobie na przykład właśnie takie ujęcia, jak sobie kawałek tej twarzy odrywam, więc również polecam, jak chcecie eksperymentować z tą twarzą, to żeby warto też i od środka ją również pomalować. I to, nie ukrywam, było strasznie, strasznie dziwny i skomplikowany proces, ponieważ nie ukrywam, nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem. Ponieważ mój plan było po prostu nałożenie skóry na twarz
jakoś staranie się tego wymodelować, tu coś przyciąć, tutaj tą wielkość jakoś ogarnąć. Przede wszystkim nie robiłem żadnych równych cięć, chciałem, żeby to było takie wszystkie poniszczone, takie pociachane, więc tutaj naprawdę to nie jest proces, gdzie trzeba naprawdę przy czymś się postarać. Jedno oko mniejsze, drugie większe, to naprawdę pod względem takiej obrzydliwości, no to plus 10, więc tak też starałem się właśnie robić. Ale absolutnie nie miałem pojęcia, jak to zrobić tak, żeby po prostu no, pasowało to do mojej twarzy, żeby ten nos był jakoś uwidoczniony, żeby te oczy pasowały. No za bardzo nie miałem na to pomysłu. I w końcu wpadłem na pewien pomysł, gdzie zastosowałem taki klej, który teoretycznie ma też, jak nałożymy go na piankę, sprawić, by farba nie odpadała. No i przy okazji gdzieś tam bardziej utwardza też tą piankę. Więc stwierdziłem, co gdybym użył to właśnie na skórze. I tak, powiem wam, zadziałało naprawdę super. Tylko, że skóra jest strasznie cieniutka, jak zresztą możecie zobaczyć. Więc każde jej poruszenie, no to cała ta warstwa, którą nałożyłem, pękała po prostu. I potem skończyło się to na takiej zasadzie, że pozbyłem się tej maski, wyrzuciłem ją, po czym wziąłem następny kawałek skóry, starałem się to samo odzwierciedlić, wiecie, dopasowanie, tutaj oczy, tutaj ten uśmiech zrobić. Jak możecie zobaczyć na nagraniach, które mam nadzieję udało mi się wykopać, nie wyglądało to najlepiej, więc dlatego mówię, to był fart, że za pierwszym razem przerażająco i w tym samym czasie dobrze to wyglądało. Więc co zrobiłem? Poszedłem do kosza, wróciłem z tą maską i tą warstwę tego kleju, która tutaj była, po prostu wziąłem tą maskę i tak tarłem, by po prostu to wszystko z niej zeszło. Ponieważ gdybym od razu wtedy tą maskę na biało pomalował, no to jakby odpadały ta warstwa jakby kleju, no to razem z farbą i to by było bez sensu po prostu. Więc lecąc dalej, tak, następnym krokiem było właśnie to całość pomalowanie na biało, ale tak jak mówiłem, nie może tu być nic czystego, więc to taki biały wymieszany z czarnym był. No i przede wszystkim najważniejsze, tak jak już mówiłem, krew, jeszcze raz krew. Tutaj właśnie gdzieś elementy wysmarowałem, przy krawędziach też starałem się, żeby ta krew gdzieś była właśnie widoczna, no bo słuchajcie, no ta twarz dosłownie mu odpada, więc no jak twarz jest cała we krwi, no to również i brzegi muszą być we krwi. No i przede wszystkim uśmiech. No i teraz na pewno się jeszcze zastanawiacie, no dobra, masz tą twarz, zrobiłeś ją ze skóry, ładnie pomalowałeś, jakoś dopasowuje się do twojej twarzy, super. No ale jak ty to zakładasz? No to też się zastanawiałem, jak ja to będę robić, w szczególności, że chciałem moją właśnie twarz pomalować na czerwono, przyłożyć twarz, no i potem na przykład jak kogoś zaskoczyć, ściągam twarz i mam całą tą twarz we krwi. I zastanawiałem się, jak to zrobię i powiem wam, poleciałem w najprostszy możliwy sposób, który mam nadzieję uda mi się o tutaj pokazać. Taśma dwustronna, ale nie taka zwykła, starałem się taką mocną znaleźć, moja to była taka biała, nie mam żadnej marki, więc przepraszam was, musicie po prostu może wyszukać mocna taśma dwustronna. Nie była ona, wiadomo, na tyle mocna, że o Boże, do mojej skóry się przykleiło i koniec świata, tylko po prostu przykleiło się do mojej skóry, przykleiła się ta skóra i się na spokojnie trzymało, a z odczepieniem tego też nie było jakichś większych problemów. I teraz ty wracasz tutaj na miejsce, o. I tak właśnie zakładałem tą twarz. Więc otóż tak prezentował się cały ten cosplay Jokera z Death of Family, połączony z tym z Jokerem z 2019 roku. Mam nadzieję, że poradnik wam się właśnie podobał, że nie naplątałem za bardzo, ale jak coś, sekcja komentarzy jest właśnie dla was. Jeśli macie jakieś pytania, z chęcią oczywiście odpowiem. Jeśli poradnik wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapeczkę do góry, a jeśli jesteś nowy na kanale bądź nowa na kanale, zapraszam koniecznie również do subskrybowania, zapraszam również i na moje inne social media, gdzie na pewno wydaje mi się, że zaprezentowałem ten strój. No mi się naprawdę on mega, mega podoba, no mówię, on jest taki strasznie, strasznie brutalny, uważam. I on ma naprawdę zarąbisty vibe, przede wszystkim na Halloween. Bardzo, bardzo polecam, no mówię, najlepszy ten z tych wszystkich elementów to wiadomo jest właśnie ta sztuczna twarz. No więc co, chyba już nie będę po prostu przedłużać. Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w następnym filmie, vlogu bądź właśnie poradniku. Jeszcze raz wielkie dzięki za wszystko i do zobaczenia. Hej!
Hahaha.